Szanowni Państwo, otwieram 9. sesję. 27 sierpnia odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady rozpoczęły się od oficjalnego wręczenia aktów powierzenia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Bolesława Chrobrego w Bielawie i Iwonie Gryś oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 3 imienia Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej w Dzierżoniowie Bogumile Szewczyk. Ponadto w trakcie obrad wręczono nadanie stopnia nauczyciela mianowanego następującym nauczycielom szkół ponadpodstawowych: Magdalenie Drost, Grażynie Furgale i Łukaszowi Kołodziejczykowi. W kolejnym punkcie sesji Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uhonorowała wyróżniających się sportowców i trenerów, którzy w ostatnim czasie osiągnęli duże sukcesy w imprezach międzynarodowych. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Grzebieluch wraz ze starostą Grzegorzem Kosowskim wręczyli gratulacje dla zawodników i trenerów sportowego klubu Taekwondo Tiger w Dzierżoniowie za osiągnięcie wybitnych wyników w Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Irlandii. Gratulacje odebrali Lena Maniak, Bartek Rusiecki, Maksymilian Miszczuk i Maksymilian Palej oraz trenerzy Sebastian Maniak i Damian Jagodnicki. Przedstawiciele samorządu powiatu dzierżoniowskiego przekazali też gratulacje dla Pawła Juraszka, który zajął wysokie 7. miejsce w tegorocznych Mistrzostwach Świata w pływaniu. Podziękowania odebrał trener naszego pływaka Andrzej Wojtal. Samorząd powiatu pogratulował sukcesów sportowych Piotrowi Stolarczykowi, który zdobył brązowy medal podczas Europejskiego Festiwalu Młodzieży. Gratulacje przekazano też trenerowi Łukaszowi Stolarczykowi. Ponadto radni i zarząd powiatu wręczyli gratulacje Adrianowi Świerczyńskiemu za zdobycie wicemistrzostwa Europy w wyciskaniu sztangi leżąc oraz jego trenerowi Szymonowi Grzegorzczykowi. Na koniec Rada Powiatu pogratulowała członkowi zarządu powiatu Wacławowi Dziędzielowi pokonania pieszej trasy liczącej około 250 km w ramach szlaku Świętego Jakuba. W dalszej części sesji radni zajęli się kwestią sportu i promocji powiatu, a także tematem związanym z ochroną środowiska w powiecie dzierżoniowskim. Punkty te zostały omówione kolejno przez Annę Ogrodowicz, dyrektora Biura Promocji Kultury, Sportu i Turystyki oraz Katarzynę Złotnicką, dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju. W dalszej części sesji radni rozpatrzyli kilkanaście projektów uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Szczegółowe informacje na temat sesji znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.